No cześć, pokażę Wam, jak na szydełku zrobić taką oto torbę. I zanim przejdziemy do szczegółów, to jeszcze zapraszam na moje media społecznościowe. Nie wszyscy jeszcze wiedzą, że mam nowe konto na Instagramie, bo poprzednie zostało skradzione. Jeżeli ktoś jeszcze nie dotarł, to zapraszam serdecznie. Konto pod hasłem Magda i Sznurek. Na Facebooku również tak można mnie znaleźć. I na Facebooku działa również prężnie grupa facebookowa. Grupa Magda i Sznurek. Jest to grupa dla dziewiarek, zarówno zaawansowanych, jak i początkujących, więc zapraszam serdecznie. Ponadto od kilku miesięcy działam na Patronite. To jest taki serwis, gdzie można wspierać swoich twórców. Twórcy w zamian za wsparcie, na przykład za postawienie kawy, czy też kawy z pączkiem, oferują rzeczy, które nie są ogólnie dostępne. I ja mam takie wzory, które są przygotowane specjalnie dla patronów. Patroni piszą do mnie w komentarzach postów, jakie chcieliby wzory. I ja takie wzory staram się w miarę swoich możliwości oczywiście przygotować. Jak na razie mi się udaje. Zajrzyjcie na patronite.pl/MagdaiSznurek. Sprawdźcie, jaką mam dla Was ofertę, bo oczywiście nic za darmo. Ja tam naprawdę ciężko pracuję, tak więc zapraszam. No i teraz materiał. Tą torbę wydziergałam ze sznurka 2 mm. To jest sznurek w 100% bawełniany, to oznacza, że w środku też rdzeń ma bawełniany. I jest to sznurek od firmy Radkar, zresztą jak wszystkie moje sznurki, bo ja tylko tam kupuję, bo mają naprawdę świetną jakość i bardzo fajną kolorystykę. I te sznurki też są bardzo różnorodne. Tą torbę, jak wspomniałam, wydziergałam ze sznurka bawełnianego 2 mm, ale miałam zamiar wydziergać ją ze sznurka poliestrowego, bo myślę, że świetnie będzie się nadawać na torby, dlatego że on jest troszeczkę inaczej pleciony niż ten sznurek bawełniany. Zaraz pokażę w przybliżeniu. On jest bardzo gęsto tak pleciony, jest trochę bardziej płaski niż sznurek bawełniany, ale to, co jest fajne, to to, że on bardzo słabo chłonie wodę i myślę, że on się nie będzie tak brudził jak sznurki bawełniane. Więc miałam taki pomysł, żeby zrobić właśnie z tego sznurka poliestrowego, ale jak zaczęłam nagrywać filmik, to po prostu w tym kolorze niczego nie było widać. Nie widać, gdzie się wbiłam i jak wygląda ściek, który chciałam Wam pokazać. Dlatego musiałam zrezygnować i przerzuciłam się na standardowy ten mój sznurek bawełniany, z którego zazwyczaj robię torby. Nie mówię, że jest źle z tego sznurka 2 mm, bo z niego już dziergałam nieraz właśnie torebki, ale chciałam spróbować ze sznurka poliestrowego i uważam, że byłby to bardzo dobry wybór. Nie wiem, kiedy oglądacie ten filmik, ale jeżeli mniej więcej w tym czasie, kiedy jest jego premiera, a jest to lipiec 2023, to Radkar ma promocję na sznurki. Zresztą warto ich obserwować, bo oni co jakiś czas robią promki. Są na Instagramie oraz na Facebooku i teraz do końca lipca 2023 jest promocja na sznurki. Warto skorzystać i zrobić sobie na przykład taką właśnie torbę. Tyle już mojego gadania. Zabieramy się do roboty, szydełko 6 mm, sznurek i dziergamy. Zaczynamy od magicznej pętelki. Ja robię w ten sposób, że do wnętrza dłoni wkładam sobie końcówkę sznurka tak, żeby była przy małym palcu. Natomiast na dwa środkowe palce nawijam sznurek tak, żeby się skrzyżował. Ten krzyżyk przytrzymuję kciukiem, a następnie haczyk w dół i nura. I ciągnę nitkę od młotka. Przeciągam, wyciągam palce. I teraz robię w ten sposób, że narzut na szydełko i przeciągam przez tą jeszcze nie taką połączoną pętelkę. Jeszcze raz narzut i jeszcze raz przeciągam przez tą kolejną pętelkę i jeszcze raz. W sumie tak zrobiłam trzy razy. Mamy trzy oczka łańcuszka od razu. Wyciągam końcówkę, która zawsze mi się tutaj plącze. I teraz będę tutaj nawijać w sumie 8 słupków oddzielonych od siebie oczkami łańcuszka. Te trzy oczka łańcuszka już teraz liczę jako jeden słupek. Doliczę teraz o... Doliczę, dorobię jeszcze jedno oczko łańcuszka, które jest mi potrzebne do oddzielenia od kolejnego słupka. I teraz robię słupek. Narzut, nurkuję, przeciągam, mam trzy pętelki, robię narzut, przeciągam przez dwie pętelki nitkę, narzut, przeciągam przez dwie pętelki nitkę, oczko łańcuszka i znowu słupek. I znowu oczko łańcuszka. I znowu słupek, oczko łańcuszka i znowu słupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tak do ośmiu. Gotowe? Ściągam sobie tutaj za końcówkę
kółko, żeby mi się zamknęło. I teraz przyda nam się znacznik, więc proszę przygotować. Zaczynamy robić teraz kolejny rząd, ale już ślimakiem. To oznacza, że robimy w ten sposób, że narzut i tutaj, jak mamy ten pierwszy słupek, który składa się z trzech oczek łańcuszka i z jednego oczka, czyli w sumie z czterech oczek łańcuszka, to pod nim, tutaj na końcu zaznaczam, że nie ma tego jednego oczka łańcuszka. Tutaj, o, pod nim robimy słupek. Tutaj to miejsce zaznaczamy sobie już znacznikiem. Mamy tutaj takie oczko. O. I teraz będziemy robić w każdej przestrzeni pomiędzy tymi słupkami po dwa słupki oddzielone od siebie oczkiem łańcuszka. Mamy tutaj pierwszy oczko łańcuszka i w tym samym miejscu drugi słupek. I teraz oczko łańcuszka. Przechodzimy do następnej tej przestrzeni. Słupek. Oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka i słupek. Tak to wygląda. O, złapię ostrość. No i kontynuujemy cały ten okrąg. Słupek, oczko łańcuszka, słupek. Dość monotonna robota, ale ta torba jest bardzo prosta do zrobienia, więc nie oczekujmy nie wiadomo jakich ściegów. Cały czas tak samo. Op. I tutaj. No i jeszcze zostało nam tutaj, przed znacznikiem, ta przestrzeń do wypełnienia, więc oczko łańcuszka i tu przed znacznikiem też mamy swoją fałkę do zrobienia. Oczko łańcuszka, omijamy fałkę i stawiamy jeden słupek, zaczynając w ten sposób trzeci rząd. Przenoszę teraz znacznik tutaj na miejsce i podpinam go w miejscu pierwszego słupka takiego pojedynczego, który teraz zrobiłam. I teraz będziemy trzeci rząd robić w ten sposób, że będzie jeden słupek, oczko łańcuszka. Tu będzie fałka, czyli słupek, oczko łańcuszka, słupek. Następnie oczko łańcuszka i w kolejnym łuku w tej przestrzeni będzie jeden słupek, już tak naprzemiennie. Raz jeden, raz dwa słupki. To wszystko oczywiście oddzielone od siebie oczkami łańcuszka. I teraz jak tu były dwa słupki, to teraz tutaj będzie jeden. Jak tu był jeden, to oczko łańcuszka. I teraz tu będą dwa. Między nimi oczko łańcuszka. Oczko łańcuszka. Teraz jeden słupek. Oczko łańcuszka i teraz dwa słupki. No i jedziemy tak dalej. No i zaczynamy rząd numer 4, bo doszłam tutaj do znacznika. Wyciągam go sobie. I teraz za znacznikiem robię jeden słupek i od razu go sobie zaznaczam jako początek rzędu. I przy okazji jako miejsce, które będzie dla mnie końcem. Kolejna przestrzeń to też jest jeden słupek. Tym razem zwiększamy ilość pojedynczych słupków. Czyli będzie jeden słupek, oczko łańcuszka, jeden słupek, oczko łańcuszka i dopiero fałka. Fałka, czyli słupek, oczko łańcuszka i słupek w jednym miejscu. Jak to zrobimy? To oczko łańcuszka, jeden słupek, oczko łańcuszka, jeden słupek. Oczko łańcuszka, fałka. Schemat podobny do rozszerzania koła. Tak więc jedziemy dalej tym sposobem dookoła. Czwarty rząd za nami, piąty rząd będziemy robić tak samo jak i poprzednie rzędy, analogicznie. Czyli odczepiam sobie znacznik, tutaj robię pierwszy słupek, który rozpoczyna nam ten rząd numer 5. Zaznaczę go. Następnie oczko łańcuszka
I teraz robię same pojedyncze. Raz, dwa i trzy. Trzeci pojedynczy i dopiero fałka. Coś się pogubiłam. Mamy tak. Raz, dwa, trzy. Rozpędziłam się. Fałka. Oczko łańcuszka. Raz. Oczko łańcuszka. Dwa. Oczko łańcuszka. Trzy. Oczko łańcuszka. Fałka. No, teraz jest dobrze. Kontynuujemy. Piąty rząd za nami. Rozpoczynamy rząd numer 6, który będzie taki sam jak i poprzednie. Zaczynamy od pierwszego słupka, który sobie tutaj zaznaczymy. Będą cztery pojedyncze słupki i jedna fałka. Wszystko oddzielone oczkami łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery i dopiero teraz fałka. I znowu raz, dwa, trzy, cztery i fałka. Rząd szósty jest gotowy. Teraz będziemy trochę wyłamywać się ze schematu, dlatego że rząd siódmy i ósmy będą takie same i to będą tylko pojedyncze słupki. Więc tutaj, kiedy zrobiłam już oczko łańcuszka, to za znacznikiem stawiam pierwszy słupek, oczko łańcuszka. Ten znacznik przenoszę na ten słupek nowy. To jest początek siódmego rzędu i od tego miejsca nigdzie nie stawiam dwóch słupków w jednym miejscu, tylko są to same pojedyncze. Kiedy zrobię tak cały rząd siódmy, następnie tak samo robię rząd ósmy, więc nie będę tego już jakoś osobno nagrywać, tylko pamiętamy o tym, że siódmy i ósmy rząd to są tylko pojedyncze słupki oddzielone oczkami łańcuszka. Jedziemy. Rzędy 7 i 8 gotowe. Zaczyna mi się robić taka miska i jest to dobry moment, żeby wywinąć to w tą stronę, dlatego że to z ogonkiem, który potem oczywiście można odciąć nawet teraz, to będzie środek, czyli to, co, to jest ta część wewnętrzna, a tutaj mamy część zewnętrzną, tą ładniejszą. I teraz robimy ostatni rząd 9, który będzie jeszcze rozszerzać nam trochę tą torbę. To oznacza, że za znacznikiem najpierw robimy pierwszy pojedynczy słupek i od razu go sobie tutaj zaznaczam. A następnie to jest pierwszy z pięciu pojedynczych, a potem będzie fałka, czyli mam pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty. A teraz fałka po oczku łańcuszka. Czyli mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, fałka i znowu oczko łańcuszka, raz, a tu chyba nie zrobiłam pomiędzy nimi oczko łańcuszka. No, no teraz jest ok, oczko łańcuszka i teraz znowu raz, dwa, trzy, cztery i pięć i oczko i mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, oczko łańcuszka, fałka, raz, oczko,
Dwa. No i jedziemy z tym rzędem. I gotowe. Mam rząd dziewiąty zakończony. Jak widzicie, zapisuję sobie każdy rząd, każde dotarcie do znacznika. Zaznaczam sobie tutaj na kartce, żeby mi się po prostu nie pomyliło. I to też będzie istotne w dalszym dzierganiu naszej torby. Dlatego, że teraz będziemy monotonnie dziergać kolejne rzędy, bo rzędy od 10 do tak naprawdę którego chcecie, bo zależy jaką wielkość chcecie uzyskać, dziergamy cały czas już tylko pojedynczymi słupkami oddzielonymi od siebie tylko tym jednym oczkiem łańcuszka, więc lecimy w kółko. Zrobiłam w sumie 25 rzędów. Mam już tutaj przygotowane znaczniki. To jest ten znacznik, który sobie zawsze przekładałam w momencie, kiedy dziergałam. Zresztą widać to potem, że jest miejsce na szydełko. Tutaj zakończyłam. I teraz tak, robimy sobie miejsce na, odliczamy raczej miejsce na uszy torby. Potrzebne nam są w sumie 4 znaczniki, czyli oprócz tego jednego, który mamy, potrzebne są jeszcze 3. Policzyć należy teraz, wyciągnę sobie to, ile mamy słupków. Zaczynam od tego słupka, który sobie zaznaczałam w każdym rzędzie i liczę go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i tak dalej. U mnie wyszło 57 słupków, jest to nieparzysta liczba, dlatego będzie jedna różnica z jednej strony, która będzie niewidoczna gołym okiem, jedynie ktoś musiałby policzyć, żeby zobaczyć, że brakuje z jednej strony w jednym tutaj tym odstępie między uszami jednego słupka, tu będzie po prostu 10, a z drugiej strony będzie 11. Jak robię uszy? Otóż najpierw właśnie zaznaczam sobie od tego słupka, który sobie zawsze zaznaczałam w każdym rzędzie, 18 słupków i to będzie ucho. Ono będzie bardzo szerokie tutaj i będzie się zwężać aż do uzyskania rączki do torebki. Liczę najpierw ten słupek 1, a potem zniżam się do rzędu tego pod spodem, czyli tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i tak dalej i 18 słupków sobie tutaj wymierzyłam. Następnie tutaj mam 10 lub 11 słupków, bo jest jedna różnica, znacznik, znowu 18 słupków na drugie ucho i zostaje nam tu 10 lub 11, no bo jest ta różnica, o której mówiłam, czyli powinno być tu albo 11 i tu 11 najlepiej, albo tu 10 i tu 10, ale mam nieparzystą liczbę, więc będzie tu 10. A tutaj 11. Grunt, żeby uszy nam się zgadzały, żeby była taka sama liczba tutaj. Jeżeli macie parzystą liczbę, no to nie ma żadnego problemu. Ja mam tutaj 18 na uszy i tutaj mam 18 na uszy. I teraz się właśnie za nie bierzemy, więc rozpłaszczę sobie tak torbę, żeby łatwo było mi... O, bo tutaj będziemy cały czas w tej linii dziergać. Nie będziemy już przewracać naszej robótki tak dookoła, tylko będzie odtąd dotąd dziergane. I potem dalej jedziemy z tym rzędem, zwężając go po kawałek po kawałku. Zaczynamy. Wyciągam sobie tutaj znacznik i tutaj z rozpędu już zrobiłam nawet oczko łańcuszka, ale lekko spruję ten słupek, a może nawet zrobię go od nowa, dlatego że będziemy robić ten słupek jako słupek taki niepełny. Czyli tu miałam znacznik, sprułam ten słupek i... Robię tak jak z narzutem i tak jakbym robiła słupek, tylko że przeciągam nitkę jedynie przez te dwie pierwsze pętelki. Tych dwóch na razie nie ruszam. Robię narzut i tutaj w kolejnym odstępie robię to samo, czyli nie taki pełny słupek. Przeciągam nitkę tylko przez dwie pętelki. I teraz te dwa nie do końca przerobione słupki plus to oczko, które mamy tutaj już jeszcze od poprzedniego słupka. O tak, przeciągamy razem. Przerabiamy razem. I tak będziemy postępować w każdym rzędzie, po to, żeby ładnie nam tutaj tak się to leciało na skos. Każdy kolejny już ściek tutaj, który będziemy robić, to jest to standardowe, to co tutaj, czyli oczko łańcuszka, słupek. Oczko łańcuszka, słupek. Oczko łańcuszka i słupek. To samo, co i tutaj, będziemy robić na samym końcu.
O, nie zrobiłam oczka łańcuszka. Oczko łańcuszka, słupek. No i tak dalej. Jestem tutaj przed znacznikiem. I robię niepełny słupek. I tu, gdzie mam znacznik, wychodzi mi drugi niepełny słupek. I dopiero teraz przeciągam przez nie nitkę. Ten znacznik już mogę wyciągnąć. I teraz dwa oczka łańcuszka do góry. Odwracam robótkę. W kolejnym tutaj miejscu pomiędzy słupkami z poprzedniego rzędu robię słupek niepełny. I teraz te dwa oczka łańcuszka i ten niepełny słupek przerabiam razem. Oczko łańcuszka i dalej już suniemy standardowym ściegiem. Dojechałam do miejsca, gdzie w poprzednim rzędzie mam to właśnie łączenie tych słupków, które nie do końca zrobiłam i przerobiłam je potem razem. Taki iksik można powiedzieć, że się robi. I teraz zrobimy dalej to samo, czyli niepełny słupek w oczku przed tym X-em, narzut. I teraz tutaj mamy oczko, właśnie w tym takim X-ie, ono jest dość widoczne i charakterystyczne, jak sobie tutaj tak rozszerzymy palcami, naciągniemy, to właśnie tutaj się wbijam i robię ten niepełny słupek. Mam w sumie dwa plus oczko z poprzedniego słupka i przerabiam je wszystkie razem. I znowu dwa oczka łańcuszka, obrót. I teraz tu niepełny słupek. Przerabiam je razem. Oczko łańcuszka i standardowo. Jedziemy. No i dochodzimy tutaj do brzegu. Jestem tutaj przed tym takim złączeniem, więc oczko łańcuszka, niepełny słupek, narzut i teraz tutaj znowu sobie tak rozszerzam i widać, gdzie się wbijamy. O, tutaj jest takie to szersze oczko i znowu przeciągam przez te wszystkie pętelki, dwa oczka, obrót, niepełny słupek. Przerabiam razem, oczko łańcuszka i dalej jedziemy aż do tego momentu z rzędami, gdy uzyskamy odpowiednią, wybraną dla siebie grubość rączki. Każdy może zrobić sobie dowolnie taką, jaką chce. Ja jadę dalej i pokażę Wam, ile ja zostawię słupków. I doszłam do tego momentu w rączce, gdzie już chcę zakończyć zwężanie. Mam tu zwężone i na środku tylko jeden słupek. I teraz robię w ten sposób, że dwa oczka w górę, tak jak standardowo, plus jeszcze jedno oczko łańcuszka, które będzie nam oddzielać słupek od kolejnego słupka. Na środku mamy ten słupek i pomiędzy nim jeszcze jest przerwa, więc w przerwę oczko łańcuszka, słupek tutaj w tą przerwę, oczko łańcuszka i o tutaj w to oczko takie, które jest na rogu, można tak powiedzieć, słupek. Zostają nam cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I to są te cztery, które będę cały czas już teraz piła w górę. I robimy tak. Raz, dwa, trzy. Czyli dwa oczka łańcuszka plus oczko, które nam oddziela słupek od słupka. Tutaj w przerwie słupek. Oczko łańcuszka. Słupek w tej przerwie. Oczko łańcuszka i ostatni słupek tutaj, już teraz nie wbijamy się gdzieś w żadne oczko, nie szukamy go, tylko po prostu robimy narzut i tutaj o, wkładamy szydełko po prostu o, tak, bez żadnego wbijania. Raz, dwa, trzy, powtórzymy to, tylko pociągnę sobie sznurek, bo gdzieś mi się to zaplątał, a trzymam go w szufladzie. I teraz znowu słupek.
Oczko, łańcuszka, słupek. Oczko, łańcuszka i słupek. O, tutaj po prostu. No i teraz to samo, czyli oczko, łańcuszka, słupek. I na koniec tutaj słupek. Raz, dwa, trzy. I powtórka. I tak aż do momentu uzyskania takiej długości, jak chcemy. Gotowe. Zrobiłam w sumie 10 takich powtórzeń. Robię taką większą tutaj pętelkę. Odcinam końcówkę. Końcówkę wkładam w środek tej pętelki. I tutaj zaciskam mocniej i zabieram się za drugie ucho. No i zaczynam. Tutaj mam przed znacznikiem zrobić najpierw pierwszy słupek, to będą oczka łańcuszka. Przeciągam nitkę od młotka o tak po prostu, bez żadnego na razie wiązania, bez żadnych supełków. Tu przytrzymuję sobie końcówkę, żeby mi nie uciekła i żeby nie było za luźno. I robię pierwszy narzut i przeciągam, narzut i przeciągam. Narzut i od razu tutaj w tym drugim łuku i też łapię sobie tą końcówkę, będę robiła ten słupek niepełny. I teraz te dwa oczka łańcuszka, niepełny słupek, przerabiam razem. Oczko łańcuszka i jadę dalej ze standardowym ściegiem. Tą końcówkę od razu sobie załatwię, chwycę za jakieś mniejsze szydełko. No jeżeli nie macie mniejszego, to można tym oczywiście zrobić. I tutaj od tyłu pyk, robię taką jakby pętelkę i przez nią przeciągam końcówkę. No chciałabym, o jest, udało się, ściskam mocniej. I tą końcówkę później zaplotę sobie o tutaj pod ściegiem, poprzeplatam tą nitkę tak, żeby mi się ładnie schowała. Dla pewności można jeszcze podszyć igłą nitką i na pewno ta końcówka wtedy nam nigdzie stąd nie wyjdzie. Tymczasem oczko łańcuszka, słupek, oczko, łańcuszka, słupek i jedziemy dalej. Doszłam już prawie do końca. Prawie, bo tak, mam niedokończony słupek, czyli tak jak powinno być. I teraz robię drugi, nie do końca przerobiony słupek. Mam te dwa słupki, prawie słupki i oczko, łańcuszka z poprzedniego słupka i przeciągam przez nie nitkę. Znacznik mogę sobie usunąć. I teraz dwa oczka do góry. Odwracam robótkę. Nie do końca przerobiony słupek. Pyk razem, oczko łańcuszka i powtarzamy dokładnie to, co przy tym naszym pierwszym uchu. Jedziemy. Gotowe? Tutaj zostawiam sobie dłuższą nitkę, dlatego że będę właśnie za jej pomocą zszywać uszy teraz. Robię tak samo, czyli w pętelkę pyk, tutaj końcówkę i zaciskam. Spróbuję zrobić taki mniejszy słupek. No chyba się udało, jest ok. Natomiast przy tym pierwszym, gdzie mam krótką końcówkę, to tą końcówkę po prostu chowam gdzieś tutaj w ściegu. Jeszcze musimy sprawdzić, czy robimy to na prawej, czy na lewej stronie, żeby było ładnie i nie zrobić tej pomyłki, że to zaplatamy na prawo. No i dobra, powiedzmy, że jest ta końcówka tutaj już ukryta, trochę sobie ją obetnę, bo mnie będzie wkurzać i łączymy ze sobą nasze uszy. Potrzebna nam jest igła. Ja mam taką igłę, która ma tępy koniec. To zawsze ułatwia pracę, bo ta końcówka ostra nie zahacza nam się tutaj. Potrzebujemy taką igłę też, żeby miała duże oczko. Jeżeli macie problem z przełożeniem sznurka, to dobrym sposobem jest sklejenie samej końcówki taśmą klejącą, obcięcie po bokach tej taśmy i jak się tak nam to spłaszczy i jest sztywne od taśmy, to łatwo przechodzi przez oczko, jeżeli jest bardzo wąskie.
Będziemy teraz tak łączyć ze sobą, tylko sprawdzam, a mam wykręcone, o, bym źle to wzięła. Musimy zobaczyć, czy nam się właśnie nie powykręcały te rączki i jak jest ok, to jedziemy na okrętkę, oczko za oczko. Tutaj muszę złapać pełne oczko i przeciągam. I teraz z tej strony pod pełne oczko. Oj, wyciągnąłam. I tutaj pod pełne oczko. No i teraz następne. Tutaj już było, więc teraz tu. Koniec jeszcze tutaj. Złapałam nitkę, ale udało się wyciągnąć. Teraz sobie warto to tak rozłożyć, żeby widzieć, czy tu przypadkiem nie mamy takiego wcięcia i jeszcze bardziej to pościskać. Gdzieś tutaj po prostu, gdzie się da, to powciągać. Akurat chyba w supełek trafiłam, ale nie poddam się. O, tutaj tędy przejdzie. I poprawię jeszcze tutaj tą nitkę. Jest ok, tak wygląda z tej strony, z tej prawej. Końcówkę teraz tutaj zaplatamy. Zaplatamy, raczej ukrywamy. Ja jeszcze robię to w ten sposób, że tutaj taką pętelkę robię i przez jej środek przeciągam końcówkę i jeszcze gdzieś tutaj i można odcinać. Git. No nie da się nie zauważyć, że te boki, szczególnie paska, są niezbyt atrakcyjne. Jak tutaj środek torby mamy jeszcze ok, tak tutaj no te boczki i ten pasek są po prostu brzydkie, więc obrobimy je sobie oczkami ścisłymi. Zaczynam od środka naszej torby, tutaj od tego pierwszego poziomego oczka, odtąd odchodzi ucho torby. I to jest to pierwsze moje oczko. Pod jedną nitkę, tylko tą zewnętrzną, wbijam się szydełkiem, podkładam nitkę, oczko w górę. No i teraz przerobiam każde oczko. Tu można sobie od razu podkładać tą końcówkę, żeby nam się zaplotła. Wbijam się tutaj, przeciągam nitkę przez oczko i przez pętelkę, którą mam na szydełku. Teraz końcówka idzie w drugą stronę i znowu jedna nitka tutaj i przeciągam, przeciągam. Kolejna nitka i końcówkę teraz w tą stronę, przeciągam, przeciągam. Końcówka teraz w tą stronę, żeby się zaplotła i znowu za jedną nitkę, przeciągam, przeciągam. I tak jedziemy cały czas. Tak będzie wyglądać nasze wykończenie. I myślę, że spodoba Wam się, jak dojdziemy do miejsca, gdzie są rączki, bo łatwo będzie można to zauważyć, że oczka ścisłe robią naprawdę dobrą robotę. No i tak tutaj jedziemy cały czas tak samo, więc jak dojdę do miejsca, gdzie mamy te boczki, to pokażę, jak tutaj dalej jedziemy. Jestem już na boku torby, tutaj fragment przerobiłam i też łapię tutaj tylko za jedną nitkę. Łapię te, które najbardziej mi odstają, po prostu.
Tutaj mam taką wypiętą, że tak powiem, tą niteczkę, to pod nią pyk i oczko ścisłe. Teraz tutaj układam sobie i sprawdzam, która z tych nitek będzie najlepsza do wbicia. To jest ta, która idzie taka na skos. Akurat ją mam mocno ściśniętą, więc sobie ją najpierw poluzuję palcem. I pyk, oczko ścisłe. I teraz tutaj przechodzimy. Jest nitka wyraźna, pod którą należy się wbić. I teraz tutaj. Ona idzie też tak na skos. Teraz tu jest taka bardziej wypięta, tak je nazywam. I pod te właśnie najbardziej wystające, tu teraz na skos jest ta. Ściek się powtarza, więc cały czas jest albo wypięta, albo ta na skos i tylko te łapie. O, tutaj są dwie. Wybieram tą, która jest na górze. I teraz tutaj to jest ta na skos. Tu jest ta wypięta, jest luźniejsza, więc łatwiej mi pod nią się wbić. I teraz tutaj na skos. No chodź tutaj, jak nie mogę, to o, ciągnę palcem i da się wbić. Jestem już na rączce i zobaczcie, jaka jest różnica między tą stroną, która została obrobiona oczkami ścisłymi, a tą, która jest jeszcze niezrobiona. Tutaj musimy podchodzić też tak dość intuicyjnie po prostu i łapać te nitki, które są w tą naszą stronę. Pamiętajcie, że oczka są w tą stronę, o tutaj. Tu mamy nitki te zewnętrzne, a te są takie wewnętrzne, bardziej bliżej nas i to za te łapiemy. Tutaj mam miejsce tego łączenia, zszywania. To też przy okazji bardziej taką gładką zrobię nam tą część. O, wyrówna ją raczej, bo był taki mały uskok. I teraz tu po brzegach oczek robię po prostu oczko za oczkiem ścisłym. Widać te nitki, o, które są najbliżej krawędzi i które są tym jednym oczkiem, znaczy są tą jedną nitką z oczka. Tu jest całe oczko, to łapiemy tylko to jedno, tą jedną nitkę. Nawet chyba łatwiej je tutaj łapać niż na bokach bliżej tej całej naszej torby. No i tak jedziemy dalej, tak samo obrabiamy drugą stronę. I doszłam już dookoła, tu jest to pierwsze oczko, tu jest ostatnie, które teraz zrobiłam. Robimy w ten sposób, że chwytamy za nożyczki i odcinamy nitkę od motka. Wyciągamy teraz tą końcówkę. Jeżeli macie mniejsze szydełko, to chwytamy za mniejsze szydełko. I teraz robimy w ten sposób, że końcówka, którą żeśmy odcięli, ląduje pod oczkiem, które rozpoczęło nam tutaj cały rządek. Czyli przeciągam. I teraz tą końcówkę wsadzamy w oczko, z którego wychodzi nam ta nitka. Najlepiej zrobić to tutaj od tyłu. I tak, nie tylko wbijamy się pod nitkę tą pierwszą, ale tu pod spodem też jest taka pętelka. Więc najpierw pod tą pętelkę, a potem pod tą główną, z której wychodzi końcówka. I przeciągamy to, co odcięliśmy. Wychodzi nam taki sam kształt, jak i tutaj. Teraz tą końcówkę trzeba będzie oczywiście schować i gdzieś tutaj pozaplatać. Można to zrobić igłą, jeżeli ktoś woli tą końcówkę po prostu przeciągnąć i później pomanewrować pod ściegiem, albo można zrobić to szydełkiem. Ja znajduję sobie zawsze gdzieś tutaj jakąś taką nitkę, gdzie robię taki dodatkowy supałek. Tak, i jak przez oczko przeciągam końcówkę, ściskam i jeszcze gdzieś tutaj tą końcówkę schowam i to wystarcza. Z drugiej strony postępujemy identycznie.
No i to można już odciąć. Tak samo i tutaj mam już tą końcówkę, którą chowałam w momencie, kiedy rozpoczynaliśmy ten rząd. Mam tutaj ostatnie oczko przerobione. To jest oczko, które rozpoczynało nam cały rządek. Więc teraz już odcinam końcówkę od motka, ale zostawiam sobie taki dłuższy kawałek. I nie wiem jak u Was, ale między moim ostatnim oczkiem a tym pierwszym jest dość duża przerwa, więc ja się wbijam jeszcze w to oczko z oczkiem ścisłym. I teraz przeciągam tą końcówkę, którą odcięłam. Przyda się jakieś mniejsze szydełko, albo jeżeli nie macie, to może być to igła, albo szydełko, którym po prostu dziergamy. Ja mam akurat mniejsze, wbijam się pod oczko, które rozpoczęło nam cały rządek, przeciągam tą końcówkę i teraz zazwyczaj mówię, że będziemy wbijać się w środek tego oczka, z którego wychodzi nam ta nitka, ta końcówka, którą odcięliśmy, ale zobaczcie jak tutaj się to wszystko układa. To musi pójść pod to całe oczko. Jak wejdziemy tutaj w środek, to nam się to tak wykręci. Możecie sprawdzić, ale w środek oczka ja się tutaj nie wbijam, bo już sprawdzałam, że to jest nieładnie, tylko o tutaj w tą stronę. I może nie będzie tutaj to oczko idealnie takie kształtne, ale będzie ok. Gorzej by było, gdybym się wbiła tutaj w środek. I teraz pod spodem przeciągam tą końcówkę. I jeszcze niżej zejdę. O, i tutaj na przykład złapię sobie to oczko, robię taką pętelkę i przez nią przeciągam jeszcze nitkę, żeby zrobił się supełek. Ściskam tutaj mocniej i dalej pod ściegiem tą końcówkę jeszcze schowam. I jak to zrobię, to zabieram się za drugą stronę torebki. No, nie mogę złapać. Jest, można już odcinać tą końcówkę i jedziemy z drugą stroną. Jeżeli tylko pokażę, tak wygląda to miejsce łączenia. Ono nie jest może piękne, idealne. Pamiętajcie, żeby na koniec jeszcze ściągnąć końcówkę, żeby tu nie było dużego takiego oczka, bo tak może być, więc ściągamy, żeby było ciasno i jest o tak. Moim zdaniem bardzo dobrze. I gotowe. Tak wygląda spód. Jeszcze Wam pokażę bardzo ładnie. Tak jest, na płasko. Myślę, że jest bardzo kształtna. Z dwóch stron już mam obrobione rączki. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik był dla Was inspirujący. Zapraszam Was na media społecznościowe, Instagram, który odzyskałam, raczej założyłam nowe konto, więc kto jeszcze o tym nie wie, to zapraszam tym bardziej serdecznie. Oraz Facebook Magda i Sznurek. Na Facebooku działa również grupa facebookowa, grupa Magda i Sznurek i zapraszam na Patronite po wzory, których tutaj nie ma na YouTubie. Pozdrawiam i do roboty!